Witamy wszystkich Państwa serdecznie. Cieszę się, że tak licznie Państwo przyszli dzisiaj do nas. Ja pozwolę sobie tylko przywitać szacownych gości i Państwa. Natomiast cały program poprowadzą moi znakomici uczestnicy jasielskich lekcji, zajęć, które między innymi prowadzi moja koleżanka Helena Gołębiowska. Chciałem powiedzieć na wstępie, cieszę się bardzo, że mogę dzisiaj przywitać panią senator Alicję Zając, pana posła Bohdana Rzońcę, pana burmistrza Leszka Znamidowskiego, księdza dziekana Zbigniewa Jerzyka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Henryka Raka. Proszę Państwa, z niekłamaną przyjemnością witam również głównego sponsora dzisiejszej naszej imprezy, panią Marię Kokockę. I witam przedstawicieli firmy Dagmara, która też nas znakomicie wspiera. Proszę Państwa, przed chwilą mieliście okazję usłyszeć zespół Fermata, który to zespół prowadzi nasza koleżanka Ewa Grzebień. Wspaniałe osiągnięcia w skali polskiej. Kompozycja to też nasze dzieło. Ta kolęda to jest nasze dzieło. Słowa Maciek Szewczyk, a muzyka Wojtek Nowicki. Także mamy własną kolędę. Mam nadzieję, że podobała się Państwu. A teraz już oddaję głos naszym wspaniałym młodym konferencjerom. Państwa na koncercie laureatów 18. konkursu koleb i pastorałek na Nutę Kantyczek. W tym roku do konkursu zgłosiło się ponad 100 wykonawców w czterech kategoriach wiekowych. Po przesłuchaniu wstępnym w konkursie dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich wystąpiło 33 solistów i 15 zespołów, m.in. z Biecza, Rzeszowa, Dębicy, Krosna, Tarnowca i Skołszyna. Usłyszeliśmy również 13 solistów i 12 grup z przedszkoli. W konkursie przyznano 20 nagród i 15 wyróżnień. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym wokalistom i ich opiekunom. Dzisiaj usłyszymy nagrodzonych solistów i zespoły. Gdy spał, gdy spał, gdy spał, gdy spał.
parę gołąbeczek, tak jeszcze w wieżu. Wziął Tomek do mułek, jajeczko gęsie. Bartek nie miał co dać, trochę pięci niesie. Bartek sprawił tłuste raki, nie rychło z wieczora. Nałożył szybkie kobiele, bieg z nimi przez pola. Aż tu strach napotkał Barka nieboraka. Stanęły dwa wielki niedaleko krzaka. Gdy obaczył owe gady, podskoczył wysoko. Wielkim strachem przestraszony wybił sobie oko. Uciekał przez krzaki, podarł se go taki. A wilcy mu targali, spowieli mi raki. Wszystko wszyscy oddawajmy temu panu dali. Pan to dobry, wszystkim szczodry, przyjmie nas do chwały. Niech będzie Jezus pochwalony, który jest w głowie położony. Niech będzie Jezus pochwalony, który jest w głowie położony. Dokąd na cię aniołowie w śnieżnej nocy chód?
nowy Plejnowska i chcieliby zobaczyć cud. Co zdarzyło się w stajence w ten zimowy czas? Maria syna porodziła, który zbawi nas. Czy w stajence nie w obnęciu nie dokucza mróz? Maria się nie przykryła ciepło dziecku już. Czy nie boi się maleństwo, czy nie smutno mu? Pastuszkowie polędują dzieciątku do snu. Dokąd znacie aniołowie w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem dostaję, niby zobaczyć cud. Dokąd gnacie aniołowie do Betlejem, by zobaczyć cud? Dokąd gnacie aniołowie w śnieżnej nocy chłód? Do Betlejem dostaję, niby zobaczyć cud. Dokąd gnacie aniołowie do Betlejem, by zobaczyć cud? Lajże, lajże.
wszystko zaczyna, to nie cała nowina. Patrzcie, gwiazda jaśnieje, coś dziwnego się dzieje tej nocy w Betlejem. Ten dzieciak Józefa się w stajni urodził, bo miejsca nie było tej nocy w gospodzie. Więc matka na sianie złożyła go miękki, a wszystkie bydlęta przed żłobem uklękły. Teraz dobrze słuchajcie, co wam dalej opowiem, jakich gości nowina zgromadziła przy żłobie tej nocy w Betlejem. Powoli zrobiła się ciżba, przed stajnią pasterze gadali, że przysłał ich anioł. Lecz dobrze słuchajcie, co dalej wam powiem, przybyli tam trzej najprawdziwsi królowie. Spójrz, jakie blaski, jakie śpiew i granie. Co tu dzieje się? Spójrz, jakie blaski, jakie śpiew i granie. Wszystko będzie tak jak wcześniej.
18 konkursie kolęd i pastorałek na nutę kantyczek. Ten konkurs pozwolił nam zdobyć niezapomniane wrażenia. Po pierwsze, taką polską tradycję, jaką jest wspólne kolędowanie. W dzisiejszych czasach, gdy technika czy warunki ekonomiczne oddalają nas od siebie, tutaj zbliżyliśmy się bardzo przez wspólne kolędowanie. W czasie konkursu, z tego co zdążyłem się zapoznać, wykonaliście, wykonawcy, 72 prezentacje na bardzo wysokim poziomie. Kolędy zapomniane, ale i kolędy znane. Kolędy hity, które chętnie się śpiewa. Myślę, że w tym konkursie wszyscy Państwo, którzy zbudowaliście go, a więc zarówno wykonawcy, nauczyciele, opiekunowie, instruktorzy, zasługują na pełne uznanie.